Sytuacja finansowa szpitala w Lesznie jest skrajnie trudna, mówił podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych dyrektor placówki Krzysztof Albiński. Będą zmiany w szpitalnym oddziale ratunkowym. To, jak mówił dyrektor Pięta Hillesowa Szpitala. Dyrektor Krzysztof Albiński zawnioskował do prezydenta Leszna o wsparcie placówki z budżetu Leszna. Zwróci się także o pomoc finansową do ościennych samorządów, których mieszkańcy korzystają z usług szpitala. Dyrektor wraz ze swoim zastępcą do spraw operacyjnych doktorem Piotrem Stawnym przedstawił dane, z których wynika, że szpital ma 26 milionów zobowiązań, z czego ponad 7,5 miliona wobec ZUS, na ponad 4 miliony zostały zawarte ugody. Wśród zobowiązań są także te, które szpital ma wobec miejskich spółek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Miejskiego Zakładu Oczyszczania oraz podatków. Państwo, że też przedstawię sytuację związaną z umowami, które wiążą jakby Wojewódzki Szpital Zespolony ze spółkami komunalnymi. Warto, żebyście Państwo taką wiedzę otrzymali. Co do wsparcia szpitala, to oczywiście zgadzam się z Panią Przewodniczącą, bo od roku 2010 i może wcześniej średnio można powiedzieć, że 500 tysięcy miasto przekazywało w różnych to konfiguracjach, czy w formie zakupu samochodu, czy też remontu poszczególnych oddziałów, zakup sprzętu. Ale drodzy Państwo, przed dzisiejszą komisją poprosiłem prezesa spółek o przesłanie informacji dotyczących właśnie zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala. Pozwolicie Państwo, że przedstawię Państwu, żebyście też wiedzieli, bo to jest też bardzo ważne w funkcjonowaniu naszych spółek, jeżeli chodzi o bieżącą działalność. I chciałbym, żeby to też publicznie złożył deklarację, że wiąże się z tych nawet umów. Pierwsza sytuacja to dostarczenie wody i odbiór ścieków, czyli umowa pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym a Miejskim Przedsiębiorcą Wodociągów i Kanalizacji. Są zobowiązania w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. Została spisana ugoda ze szpitalem 11 stycznia 2023 roku, która stanowiła, że zaległości szpitala wobec naszej spółki były rozłożone na 12 lat. Była też deklaracja szpitala, że oprócz spłaty zobowiązań będą opłacone pozostałe bieżące, że tak powiem, faktury, które tak można powiedzieć średnio wynoszą około 28 tysięcy. No i tu akurat w tej materii szpital nie wywiązuje się. Zostały tylko spłacone dwie raty. Mam nadzieję, że dyrektor będzie pamiętał, że spółki też podejmują działania windykacyjne. Jeżeli chodzi o MPEC, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, no to już można powiedzieć, że jest dramat. Utrzymujemy Wojewódzki Szpital Zespolony. Aktualnie kwota zobowiązań szpitala to prawie 1,75 tysięcy złotych. Potężna kwota. Planujemy do końca sezonu grzewczego, czyli do kwietnia, że szpital nie wywiąże się ze swoich zobowiązań na kwotę około 570 tysięcy, czyli będzie bardzo wysoka kwota zobowiązań w wysokości 2 milionów złotych. To potwierdza, o czym mówił dyrektor w trakcie swojego wystąpienia, że sytuacja szpitala jest dramatyczna. Miejski Zakład Oczyszczania też przesłał mi informację. No i to są zobowiązania związane z wywozem oczywiście nieczystości na kwotę 15 tysięcy złotych. Dyrektor szpitala zobowiązał się do respektowania zawartych porozumień. Tym problemem związanym z obsługą zadłużenia czy zobowiązaniem lokalnym również jest miasto Leszno, w czym bardzo mocno ubolewamy. Ja miałem okazję spotkać się z panem prezesem Wodociągu, jak i z panem prezesem w MPEC-u w grudniu. Tu podjęliśmy takie działania dotyczące wielu przypadków, taka ugoda ustna, jeśli chodzi o wodociągi, jeśli chodzi o MPEC w Związku Polskim, ale zadłużone też podjęliśmy ugodę. Jeśli tu są jakieś wiadomości. Jeśli chodzi o MPEC, tak. I w tym względzie rzeczywiście, jeśli są jakieś niedomagania z naszej strony,
schodzić z tego wysokiego zadłużenia. No, deklaracje, które złożyłem u pana prezesa, są wiążące, w związku z tym będziemy starali się to po prostu wybrać. Również w pozostałych zakresach rozumiem, że najbardziej bolesne są kwestie wodociągów, a najbardziej bolesna kwestia bliskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. W związku z tym, no, to te rzeczy leżą bardzo na sercu, jeśli rzeczywiście mamy, te deklaracje są wiążące, które złożyłem u pana prezesa, w związku z tym, no, będziemy dotrzymać słowa, tak? Bo absolutnie będziemy dotrzymywać słowa. Jeśli są jakieś problemy na terenie komunikacji, no, to wyjaśnimy to wszystko i myślę, że będziemy sukcesywnie tutaj się z tego rozliczać. Pieniądze, które Rada Miejska ewentualnie przeznaczy dla szpitala, mają być przeznaczone na remont wind, które działają od 30 lat. Problemem szpitala oprócz finansów jest także azbest, który znajduje się w jego ścianach. Dyrektor poinformował o wdrażaniu programu naprawczego, który musi między innymi określić, jak wyburzyć ściany bez zamknięcia placówki. Prezydent Łukasz Borowiak pytał także o plany termomodernizacji szpitala, które zostały zawieszone. To ważne w kontekście zaległości wobec MPEC za ogrzewanie placówki. Projekt został wstrzymany, odpowiedział dyrektor, bo szpital nie był do niego dobrze przygotowany. Krzysztof Albiński ma jednak zapewnienie marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, że znajdą się pieniądze na termomodernizację zarówno z funduszy europejskich, jak i budżetu samorządu województwa. Dobrą informacją dla pacjentów jest to, że zatrudniający 1200 osób szpital nie ma problemów kadrowych. Tutaj sytuacja jest stabilna, a jakiekolwiek zwolnienia grupowe nie są rozważane. Złe opinie panują o szpitalnym oddziale ratunkowym. Dyrektor ma tego świadomość, mówiąc radnym, że to była pięta achillesowa szpitala. Już zmieniło się kierownictwo, a od kwietnia zapowiadane są kolejne zmiany. Urzędnika ma być ściśle zintegrowany z SOR-em i w miesiącu kwietniu, w pierwszych dniach miesiąca kwietnia, myślę, że około 9-10 kwietnia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, bo te problemy wynikały też często z brakiem porozumienia kadry pracującej w jednym i drugim, że pacjent często był odsyłany do nocnej świątecznej na SOR z powrotem, na tym SOR-ze musiał czekać itd. Uważamy, że te dwie jednostki powinny ściśle ze sobą współpracować. Tu podjęliśmy decyzję, że już w kwietniu jednostki świąteczne zostanie wyprowadzone z tego miejsca, które w tej chwili jest, i trafi w obszar SOR. Tak, czyli inaczej już mamy w tej chwili typowane miejsce. Znaleźliśmy miejsce. Uważamy, że pacjenci, którzy trafiają właśnie w takich trudnych stanach nocną, świąteczną i na SOR, powinny być przyjmowani przez te jednostki w pewnym sensie wspólnie, tak, żeby pacjent nie miał tego poczucia, że jest to odsyłany od jednej jednostki do drugiej. To jest najważniejsza rzecz. No i mówię, zmiana kierownicy SOR-u, w tej chwili wiadomo, kierownictwo wyjeżdża do szpitali, między innymi też w Gorzowie, jako taki szpital referencyjny, bo chcemy pokazać, które też uświadomić tym osobom, które pracują na SOR-ze, mówię, kierownictwu, takie wizyty w takich jednostkach referencyjnych, żeby to funkcjonowanie na SOR-ze mogło być jak najlepsze dla pacjenta. Wiem, że SOR jest trudny problem obecnie. Widzimy to, że rzeczywiście bardzo dużo pacjentów trafia na SOR i również uważamy, że obsługa pacjentów pozostaje w SOR-ze dużo do życzenia, więc jeśli chodzi o umiejętności miękkie, organizacyjne i sposób funkcjonowania SOR-u, no w tej chwili wprowadzamy szkolenia takie w jednostkach referencyjnych, jak ten SOR mógłby jeszcze lepiej działać. To przeniesienie wieczorniki nastąpi w kwietniu, natomiast no w tej chwili też nie chciałbym szerzej o tych planach mówić. No, myślimy o tym, żeby w ogóle SOR i wieczornika trafiły do zupełnie innego nowego budynku w szpitalu, który mógłby powstać. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, radna Stefania Ratajczak z klubu Leszno 2050, pytała o możliwość utworzenia oddziału opieki paliatywnej w szpitalu w Lesznie. Myślimy również, że bardzo przydało się to geriatryczne dla leczenia osób w podeszłym wieku. Najczęściej z takich oddziałów, które na pewno się przydało w szpitalu w Lesznie, to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, tak zwany ZOL, albo zakład organizacyjny opiekuńczy. Te dwa oddziały są bardzo do siebie podobne, takie jednostki są podobne i rzeczywiście widzimy, że tego typu lecznictwo stanowiłoby pewną, takie komplementarne leczenie smutu dotyczące tej filmy. Bardzo by się przydało też mieszkańcom Leszna, bardzo by wspomogło działalność szpitala. Wiele osób, które są w tej chwili w szpitalu, a nie musiały być w szpitalu, mogą być leczone w oddziale zajętym, mogą być leczone w oddziale zapadzie opuszczo-leczniczym lub ewentualnie w oddziale pediatrycznym. Prowadzimy z naszej rozmowy z panią dyrektorem na temat zakładu opiekuńczo-leczniczego w Leszynie.
No, pani dyrektor Paciusz wskazała, że mamy bardzo dobrze działające oddziały przyszłości. Natomiast, proszę państwa, patrzcie na to też w ten sposób, że Kranicz jest szpitalem powiatowym. Kościanka również ZOL, czyli zakład opiekuńczo-leczniczy, też jest szpitalem powiatowym. Gosy ma również zakład opiekuńczo-leczniczy i jest także szpitalem powiatowym. A Tadeusz, który jest dużym miastem, ma duży powiat, na zakład opiekuńczo-leczniczego nie ma. Nawet Góra kiedyś miała jeszcze, tak? Zakład opiekuńczo-leczniczy schowała nadal. Słowa to małe miasto, są w Dolesze, małe miasto, tak? Ma zakład opiekuńczy leczniczy i ma oddział też bariaty hospicyjne, ten jest oddział bariatyki na tego hospicjum. Natomiast no, tak duże nasze nie ma, nie posiada tego oddziału. Będziemy prowadzić rozmowę z panią dyrektor Farciarz o tym, że jeśli ma oddział bariatyki, to zakład opiekuńczy leczniczy powinien być leśnie. W 2022 roku Leszczyński Szpital realizował kontrakty z NFZ na kwotę ponad 179 milionów złotych. W placówce są 452 łóżka, a to i tak zdaniem dyrektora Albińskiego za mało, szczególnie na oddziale wewnętrznym, neurologicznym i anestezjologii i intensywnej terapii. W 2022 roku było ponad 43 tysiące hospitalizacji. Przez Szpitalny Oddział Ratunkowy przeszło 20 tysięcy pacjentów. W ramach wieczorynki, czyli pomocy nocnej i świątecznej, udzielono ponad 18 tysięcy porad. 4 karetki ratownictwa medycznego wyjeżdżały do pacjentów ponad 8 tysięcy razy.